Dobra, słuchajcie, przebiegłem ten półmaraton, o którym mówiłem i tu właśnie chciałem nagrać takie podsumowanie tego tematu i ogólnie właśnie wypowiedzieć się w tej kwestii. Ale najpierw jakby materiały sprzed miesiąca już, to zobaczycie, a zaraz sobie podsumujemy. Witam kochani, jest 13 godzin przed półmaratonem i w sumie właśnie nagrywam blog wcześniej, dlatego że już teraz zaczynam przygotowania do biegu i tutaj mamy ładowanie węglami, a tak serio to dzisiaj po prostu zjadłem tylko 1000 kalorii i to jest jakby kolacja, więc jakoś dużo nie zjem, nie zjadłem. Do tego wleci Pepsi, muszynianka, rolowanie, rozciąganie, właśnie lekkie mobility, żeby być, no wiecie o co chodzi, żeby jutro być sprawnym. Jutro pobudka o 6 rano, śniadanko i jedziemy do Radzymina. Miałem budzik ustawiony na 6, ale i tak wstałem o 5. Cóż, nic tam nie zrobię, wypiłem podwójną kawę, teraz będę jadł śniadanie. Takie, żeby po prostu były lekkie na brzuchu, w sensie takie, którego jestem pewien też, że będzie mi się dobrze biegło, czyli będą to po prostu tosty, w sensie no, zapiekanki z szynką i serem, no, po prostu szybko przetworzone, że tak powiem, jedzenie, żeby nie zalegało mi w brzuchu. I jeżeli chodzi o sam bieg, to mam tutaj przygotowane dwie rzeczy, mianowicie po pierwsze izotonik Oshi, lubię go, w sensie ten smak akurat. I mam też żelkę. To się tu sobie naleję, to jest pół litra, taki bidonik. Mam tutaj też żel energetyczny. Tam jeszcze po drodze mają być, w sensie na trakcie biegu, mają być punkty z wodą i z izotonikami właśnie. Także myślę, że będzie ok, chociaż ta temperatura mnie przeraża, bo ma być w szczycie 30 stopni. Już pod koniec tak naprawdę biegu, więc nie będzie przyjemnie. Mam już numerek, jestem na miejscu, 15 minut i lecimy. Mam za sobą 13 km i jest dramat na maksa. Jest 30 stopni, praktycznie cały czas w słońcu się biegnie, może nie wiem, z kilometr łącznie był w cieniu, tak jak na przykład teraz. Właśnie staram się ochłonąć, bo tętno już mi podchodziło pod 180. Wypiłem prawie 1,5 litra wody. I powiem wam tak, nigdy więcej już nie będę biegał, jak będzie powyżej 25 stopni. Bo to się nie da. Bo właśnie o tym mówię, tak wygląda większość trasy. Czyli pusta droga, zero cienia, zero wiatru, 32 stopnie. Gdyby nie ta temperatura, jakby nogi są spoko. Ale ta temperatura, no po prostu, już dwa razy miałem zrezygnować, nie? Łeb mnie boli, ale zostały 4 km. Żyjcie. Już jestem po wszystkim, mam medal i powiem wam, że to była najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem, jak chodzi o fizycznie. No dosłownie od, nie wiem, 8 km miałem kryzys do samego końca, ale myślałem tylko o tym właśnie, że głowa mnie boli, jestem zmęczony, chcę mi się pić, nie chcę tego robić, a potem pomyślałem, że nikogo to kurwa nie obchodzi i pomyślałem, jak właśnie dumny się będę, jak dobiegnę do końca, jakie to będzie dla mnie zwycięstwo i jak to przełoży się później na inne aspekty mojego życia. I na razie jestem zbyt zmęczony, żeby być z siebie zadowolony. Jak widać, zmieniłem koszulkę, ale już jest ta mokra, bo dalej mam tętno powyżej 120, mimo że skończyłem no pół godziny temu. Także schudziłem się trochę w samochodzie, wypiłem kolejny prawie litr wody. I wracam do domu. Mamy następny dzień i powiem wam, że najbardziej po wczoraj bolą mnie kaptury. Nie wiem dlaczego. Nogi, no tak, no okej są, nie? W sensie bywało gorzej. Po bieganiu, także jest w miarę spoko. Zaraz zbieram się na siłownię i zaczynam minikata. Tak. I wczoraj w ogóle wypiłem, nie wiem, 5-6 litrów płynów w ciągu całego dnia. Nawet nie jestem w stanie policzyć tego. A i tak na wadze mam minus 2 kg w porównaniu z tym, co było
wczoraj. Także naprawdę grubo byłem odwodniony. Tak. No to tak. Dla tych, którzy nie wierzyli, że to zrobię, to zrobiłem. Jakby, no... Medal, proszę bardzo. Jeżeli ktoś mi nie wierzy i myśli, że go ukradłem, albo komuś zajebałem, albo kupiłem, to może sobie sprawdzić na stronie, jakby tam jestem na liście, Piotr Tomaszewski, więc możecie sobie sprawdzić. Także śmiało, nie? Więc tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, aczkolwiek nie udało mi się jednocześnie tego zrobić, aczkolwiek nie dziwię się sobie i tak jestem z siebie dumny. Już tłumaczę. Tak jak mówiłem, w filmach, które usunąłem, a usunąłem je też, i to też właśnie chcę powiedzieć dlaczego. Usunąłem je dlatego, że myślałem, że zrobię z tego taką, wiecie, regularną serię, że będę nagrywał, ale coś mi kurwa nie wychodziło z tym nagrywaniem, cały czas było coś, cały czas mi coś nie pasowało, a potem mi z kolei nie pasowało to, że są tylko trzy odcinki i nagle jest taka dziura wielka, więc po prostu je usunąłem. To jest jakby powód i to są chyba w ogóle jedyne vlogi, jakie usunąłem z kanału. Tak w ogóle, nie? W sensie, że nawet one nie są na prywatnym, tylko po prostu są usunięte w pizdu. Miałem zły dzień któregoś dnia i po prostu to usunąłem. Tyle. Niemniej jednak, na przygotowanie miałem 47 dni, czyli dosyć mało. Jeżeli chodzi o moje przygotowanie, to tu muszę powiedzieć szczerze, po prostu, że dałem dupy. Nie robiłem tyle treningów, ile bym chciał. Nie przebiegłem tyle, ile bym chciał przed. Łącznie, ogólnie przed tym półmaratonem, tak sumując wszystko, przebiegłem około 135 km przez te 47 dni, co uważam, że nie jest dobrym wynikiem, w sensie jest średnim wynikiem, jeżeli chodzi o przygotowanie do półmaratonu i jakbym mógł cofnąć czas, oczywiście nie mogę, ale to dla tych, którzy na przykład by się szykowali, no to powiem wam, że żebyście po prostu trenowali te 2-3 razy w tygodniu i biegali, a mówię, u mnie to było z tym bardzo różnie. Także tutaj po prostu dałem dupy, nie będę ukrywał. Co też odbiło się oczywiście na moim wyniku, dlatego że byłem prawie na samym końcu. I tu też nie będę ukrywał, bo można to po prostu sprawdzić. Mój bieg trwał bodajże 2 godziny 45 minut, także można powiedzieć, że był to bardziej szybszy marsz niż bieg. Ale tu już właśnie tłumaczę, z czego to się wzięło. I tu na wstępie powiem tak, jeżeli ktoś uważa, że ten wynik jest słaby, jeżeli w ogóle jestem miękka faja i tak dalej, to powiem tak, jeżeli ktoś nie biegł akurat na tym biegu, tego samego dnia co ja, to w ogóle chuj mnie obchodzi ich opinia, bo nie wiedzą jak było i generalnie no nie zrobili tego, więc mogą zamknąć mordę, a jeżeli ktoś biegł ze mną w trakcie tego biegu i też tak uważa, to po prostu jest toksyczną kurwą i jakby, co mam tu więcej powiedzieć, nie? Ja mogę poprawić wynik, a ty dalej będziesz kurwą. No i tyle w temacie. Wracając. Rzecz, której się nie spodziewałem i której nie brałem pod uwagę, to, że będę biegł w najgorętszym dniu tego lata, prawdopodobnie, dlatego, że w szczycie było 34 stopnie. I tak jak widzieliście w tych materiałach, to były 34 stopnie w pełnym słońcu, w bezchmurnym niebie, praktycznie zero wiatru i praktycznie zero cienia, bo cień był tylko wtedy, gdy akurat były drzewka, na które akurat tak padało słońce, że dawały trochę cienia, ale może tego cienia przez całą jakby trasę było z kilometr albo dwa, czego w ogóle się nie spodziewałem i w ogóle na to nie byłem gotowy, dlatego że jak ja chodziłem biegać na treningi, to nie biegałem w takich warunkach, bo raz, że takich warunków nie było praktycznie, a dwa, że no nie jestem głupi. I wiecie, po prostu biegałem albo rano, gdzie było 20 parę stopni i nie było takiego słońca, albo biegałem wieczorem, w sensie, nie wiem, koło 18, gdzie też już to słońce zachodziło, gdzie już też nie było takich temperatur. I tutaj wam właśnie chcę też, muszę to znaleźć, chwilka. Oj, proszę bardzo, mam tutaj przed sobą bieg, który był ostatnim biegiem moim przed półmaratonem i zrobiłem 15 km w godzinę 44 i wypiłem podczas, jakby w tym czasie, pół litra wody, nie? Jakby zobrazujcie to sobie. I wtedy powiem wam, jaka była pogoda. Albo i nie powiem. W każdym razie było około 21-22 stopni. Było bardzo przyjemnie. W trakcie tego półmaratonu wypiłem 2 litry płynów, w tym około litra izotonika. Zjadłem żelka, no w sensie, wiecie, no, żel energetyzujący. Zjadłem kilka paluszków słonych. Zjadłem pół banana. I mimo to, że właśnie tyle zjadłem i tyle wypiłem, to byłem w chuj odwodniony, bo tego nawet inaczej nie nazwę. Dlatego, że ja po
Po tym biegu, jak poszedłem sikać, to się w ogóle pod koniec się prawie już nie pociłem, bo już po prostu chyba nie miałem czym, a jak poszedłem wysiusieć coś tam, to te siki były prawie brązowe, nie? Co no, istotnie sugeruje, że byłem na maksa odwodniony. Także mówię, z jednej strony nie jestem zadowolony, bo nie przebiegłem całości tak jak chciałem, ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że no, dałem z siebie kurwa wszystko co miałem i z tego jestem dumny. Dlatego, że moje średnie tętno w trakcie tego biegu wynosiło 166. Dla przykładu, średnie tętno tego biegu przed półmaratonem, który zrobiłem szybciej, z mniejszą ilością płynów, to tamtętno miałem 155, czyli miałem o 10, no, no tętno jakby o 10 mniej, a i tak zrobiłem lepszy wynik, nie? W sensie, wiecie o co mi chodzi. I tutaj po prostu nie sądziłem, że temperatura aż tak wpłynie na to, jak ja się będę szybko męczył, dlatego że w trakcie tego półmaratonu zrobiłem najszybsze 5 km w swoim życiu, dlatego że pierwsze kilometry miałem bardzo dobre tempo, miałem dobre tętno, wszystko było kontrolowane, a kryzys zaczął się właśnie mniej więcej po 8 kilometrze, gdzie zarówno już zacząłem się bardziej męczyć, już to słońce bardziej prażyło, już tego cienia było jeszcze mniej niż mogło być. I po prostu zacząłem przeżywać dramat. Zaczęło mnie też boleć głowa w około właśnie 9-10 km i ten ból minął dopiero mi gdzieś po 3-4 godzinach. W sensie bolała mnie do samego końca. Tak się spociłem, że mając czapkę na głowie musiałem tak ją co jakiś czas zdejmować, dlatego że była tak przepocona i tak ciężka od tego potu, że jeszcze bardziej mi tą głowę uciskała i również to było mega nieprzyjemne. Także tak jak powiedziałem, nigdy więcej nie będę biegał w takiej temperaturze, to w ogóle nie ma takiej opcji i nie polecam, bo naprawdę ma to ogromne znaczenie. Ale mówię, jestem z siebie dumny, bo no przez jakieś półtorej godziny tego biegu miałem w głowie, że najchętniej to bym po prostu przerwał, ale tego nie zrobiłem i właśnie mówię, jestem z siebie zadowolony i tym się mogę pochwalić, a mówię, wynik mogę poprawić. To nie jest, wiecie, coś co... Wiecie, że raz postawiłem i tyle. Bo większość ludzi nawet nie przebiegnie nigdy półmaratonu. I nie będę ukrywał, że od tamtej pory nie biegałem ani razu. Bo po prostu, no raz, że miałem wyrywane ustępki w ogóle z zębami, różne rzeczy. Tu jakiś wyjazd, tutaj choroba i tutaj pogoda zjebana. No nieważne, po prostu nie biegałem, nie chciało mi się, w dupie to miałem. W ogóle mało trenowałem, tak naprawdę. Tak, ale mam zamiar. Mam zamiar biegać, mam zamiar na pewno powtórzyć półmaraton, w sensie oficjalnie, nie że na treningu sobie przebiegnę półmaraton, tylko wezmę udział w jakimś biegu i chciałbym te 2:20 zrobić i chciałbym właśnie przebiec cały półmaraton, tylko mówię, nie w takiej temperaturze, także prawdopodobnie wystartowałbym gdzieś na wiosnę, jak ta temperatura będzie taka, wiecie, no sensowna na tyle, żeby można było biegać, ale nie, no, nie będzie ani zimy, ani nie będzie upału. Ogólnie samo to bieganie jest spoko zajawką, dalej jest to bardzo dalekie od treningu siłowego dla mnie, ale momentami było to dla mnie powiedzmy takie zbawienne, bo chociażby w trakcie tego ostatniego treningu, który był najdłuższy do półmaratonu, miałem dużo takich przemyśleń, rozkmin, dużo rzeczy sobie poukładałem też w głowie, a na przykład na treningu siłowym nie jestem w stanie tego robić, nie jestem w stanie jakby nie skupić się na treningu, o tak, a tutaj w tym bieganiu właśnie jest plus taki, że możemy skupić się na czymś innym, a to bieganie po prostu takie jest, o, że po prostu zamiast iść to biegniesz, nie? Poza tym biegłem z wagą 100 kg i to również nie jest fajne, zwłaszcza przy też takiej ilości masy mięśniowej, chociaż tu nie będę narzekał, bo nie pompowałem się za bardzo mięśnie, z tym nie miałem problemu, przede wszystkim miałem problem z tlenem, a raczej jego brakiem, bo pod koniec tego biegu już było tak, że ja na przykład przebiegłem 500 metrów i miałem tętno 180-190 i musiałem przejść ileś tam, żeby mi spadło chociaż do tych 150, nie? Już nie mówię nawet niżej, gdzie w ogóle to nie jest tętno do biegania, nie? Ja sobie zdaję z tego sprawę, także nie muszą mnie teraz tutaj wszyscy pouczać nagle, bo ja to wszystko kurwa wiem. Jakby ja potrzebuję po prostu treningów. To jest jedyna rzecz, która jest mi potrzebna do poprawienia teraz wyniku. Bo wiecie, ja nie robię teraz półtorej godziny na półmaraton, żebym ja potrzebował teraz jakichś super planów treningowych i super technik,
tylko ja po prostu potrzebuję biegać i potrzebuję czasu. Potrzebuję po prostu mieć jakiś tam staż w tym bieganiu, żeby to miało ręce i nogi. Także podejrzewam, że jeszcze po prostu przebiegnę, nie wiem, kolejne 50 czy 100 godzin i po prostu będę dużo lepszy. Z samego faktu tego, że będę po prostu więcej biegał. A jak już to zrobię, to wtedy dopiero się będę zastanawiał nad jakimiś pierdołami, o ile będę w ogóle nimi zainteresowany. Także ogólnie fajna zajawka, polecam, nie polecam biegać w takich upałach, a dla wszystkich, którzy to robią, to podziwiam, po prostu, bo dla mnie to nie są normalne temperatury, jeszcze tym bardziej, że no ja się pocę tu kurwa siedząc, nie, bo jest już mi go za gorąco od lampy, a co dopiero w pełnym słońcu. I tak to wyglądało.